Witam Was ponownie, moi drodzy, w nowej serii na kanale. Serii z gry Uncharted Zaginione Dziedzictwo. Nie mogłem się doczekać tej premiery. Gra wyszła wczoraj, nagrywam jeden dzień po, gdy kurier dostarczył mi już właśnie samą grę. Chciałem na wstępie wspomnieć Wam, zwłaszcza dla osób, które po raz pierwszy są u mnie na kanale, po raz pierwszy oglądają coś u mnie. Pamiętajcie, że u mnie przechodzimy gry pomału, bez żadnego pośpiechu. Ja mam zamiar właśnie eksplorować bardzo dużo, zaglądać w każdy możliwy róg, zbierać skarby i tak dalej. U mnie seria zazwyczaj trwają nieco dłużej niż u innych youtuberów, właśnie przez to, że ja lubię się delektować grami i po prostu przeżyć fajną przygodę. Jeżeli macie podobne podejście do gier, to zapraszam do oglądania u mnie. I dodatkowo, u mnie nie doświadczycie gier z polskim dubbingiem. Ja zawsze wolę oryginalne wersje językowe. Także jak widzicie teraz w menu, wszystko jest w języku polskim. Będą polskie napisy, ale głosy ja zostawiam oryginalne, angielskie. Dlatego także dla ludzi, którzy nie lubią polskich dubbingów, u mnie tego nie doświadczycie. U mnie zawsze będziecie mieli serię w wersji oryginalnej, angielskiej. No ale bez zbędnego gadania, może rozpocznijmy nową przygodę. Jestem bardzo podekscytowany. Nie mogę już doczekać tej gry. Jako już jestem fanem Uncharted, jest to jedna z moich ulubionych serii. That one is my favorite. It makes your eyes twinkle. Does it now? Half price if you buy two. Wow. You again. Is this your store? No, my father's. How much? 800 rupees, please. 800 rupees? Okay, okay, for you, 550. Incredible. So, does your father usually leave you here alone? No, he's away fighting the devils. Oh. The Indian army called him up, did they? No, he volunteered. Really? Well, if it was my choice, I wouldn't leave you here alone. All right. That's 300. Better deal. 400 rupees plus garnish. You don't want this. It's broken, see? You don't know the story? Ganesh fought Parashuram while standing guard at his father's door. Yes, to defend the honor of his father, Shiva, and got his tusk hacked off for his troubles. Interesting. Anyway, it's not for sale. Right on time. Okay, look. 600 rupees. You can keep the change. Hey, wait! Hey! You need a guide. Oh, and what'll that cost me? No, już gramy. No tak, i oczywiście w tej części, no może niekoniecznie części, bo chyba każdy z Was już wie, że jest to, raczej miało to być DLC, ale wydali to jako grę niezależną. Także w tej części gramy jako Chloe. Ci, co grali w Uncharted, zapewne pamiętają ją z drugiej części. Nie pamiętam, czy była także w trójce, a w dwójce jak najbardziej była. Tak, popatrzymy sobie, co tutaj w tym sklepiku się mieści.
Tak jak wspominałem na wstępie, pamiętajcie właśnie o tym, w jaki sposób u mnie na kanale się gra. Eksplorujemy na pierwszym miejscu. Po prostu uwielbiam eksplorować grę. Przeżywać swego rodzaju przygodę. Dobrze, dziewucho, ale ja teraz się zastanawiam, czy w zaginionym dziedzictwie także będzie mechanika zbierania skarbów, czy jednak tego tutaj nie uwzględnili. Niezła kiecka. Co wy tutaj macie w ogóle? No, lepiej to wygląda niż na tych straganach, jeżeli pamiętacie, z czwartej części. Co tam było, jakieś dziwne, białe, maźwate ryby. No, a ci żołnierze nie stanowią, widzę tutaj, problemu dla nas. O! Co tu pichcisz? Tak, tak. Ty też masz niezłą kieckę. Wygląda, jakby ręcznik sobie zawiązał. No, ale mniejsza z tym. O, tutaj też żołnierze. Czy oni coś do nas powiedzą? Hello, dzień dobry. Nie? Okej. Tutaj coś możemy zrobić. Ja już to widzę. A, ci wszyscy w kieckach chodzą. Jeżeli się nie mylę, to w tej części jesteśmy w Indiach. O, zdjęcia to mogę zrobić? Ale fajnie. No okej, okay, zróbmy. So, you're Ganesh. How much for it? Not for sale. Dziewczynko, nie irytuj mnie, ja tu robię zdjęcia, ty mi sakujesz przed telefon. Telefon tu mamy? O. Ale fajnie. Możemy robić zdjęcia, tak? Przesłynnie. Aha, mogę telefonem poruszać. Czy mogę jakoś zdjęcia zmienić? Chyba nie, bo nie mam innych. Zrobiłem tylko jedno. No okej. What? Don't get me wrong. Decent technique on the lift. But I'd like my Ganesh back. Please. Fine. Możesz ty. O, czyżby to była odpowiedź? Jednak skarby są w tej części do kolekcjonowania. Czy pojawi się? Pojawiło się. Czyli jednak... No to się zaczyna, moi drodzy, polowanie na skarby. Teraz mam jeszcze więcej powodów ku temu, aby zaglądać w każdy róg. Aby oddawać się przyjemnej eksploracji. Gdzie my mamy iść? O, buty sprzedają. Inside without removing your shoes. I know. I just wanted to look at the mandapam. Popatrzeć na co? Bo nie przeczytałem. Czy ja tam mam wejść, to prawda? A sprawdźmy, czy ja mogę wcisnąć te strzałki? Nie. Bo pamiętam, że te strzałeczki pokazywały nam, gdzie się udać. A chyba jednak tam mamy pójść, co? Czy tam? Nie, tam nam nie pozwolili wejść. Bo mamy buty. O, torby, plecaki. Shit. Wait a minute. You're not a tourist, are you? Looks okay to me. Hello, lady. Great prices. Thank you. We're busy here. Oh, I've already got what I need. Thanks. Do you work for CIA? Because that would be very cool. Nie sądzę, mała. W ogóle jaka stara maleńka tam do tego gościa. Że zajęci jesteśmy. Nie, jednak tu nie wejdę. Już myślałem, że jednak da się tam ściągnąć buty, może wejść. Bo tak nas zatrzymała ta mała wtedy, ale okazało się, że nie. No dobrze. A, tam można przejść do tego samochodu chyba. No ale oczywiście zerknijmy, czy czegoś tutaj nie pominiemy. O.
Więcej owoców i warzyw. Czyli jednak tutaj mamy się udać. Kobieto, nie pchaj mnie. People aren't allowed across the bridge. It's too dangerous. Listen, kid. It's been really fun. You need to make yourself scarce. I have a spare bed in the store. 300 rupees. Best deal in all of India. Oh. Okay, no thanks. I need to get on this truck. Bad idea. The rebels, they hurt people. Listen, I need to help my friend, okay? Tell you what, when I get back, pizza's on me. Deal? Deal. Kto by nie poszedł na ten deal? O. Dziękuję, mała. Oczywiście ja muszę zerknąć, czy są skarby. Wow, to jest czołg. Ups. Ups. Czyżbym sfejlował? Tak. Muszę się tam szybko dostać. Tak, lepiej. Czemu jej nie pomachała? Nieładnie. Oj, nieładnie. Okej, czyli mamy znaleźć te czerwone drzwi. Nie mamy więcej zdjęć. Rozdział pierwszy, rebelia. Here we go. It's just an active war zone. Nothing you can't handle. Czy to jest alternatywna droga? Może do skarbu? Czy w to samo miejsce dojdę? Pewnie w to samo. No, Naughty Dog to Naughty Dog. Oni jak tereny zrobią, to po prostu jest elegancko. Czy coś tu się świeciło? A nie. Znowu odblaski światła. Mnie wodzą na pokuszenie. Bo myślę ciągle, że wszędzie są skarby. Niby tutaj takie szare, bure uliczki, no ale oczywiście Naughty Dog wykonała taką robotę, że to wszystko wygląda po prostu świetnie. Nawet do wnętrza mogę zajrzeć. O, tam ludzie są. Współczuję im. Bo tutaj wszystko oczywiście w takim stanie wojennym wręcz. Ciekawe. Tak, jestem tak podekscytowany, że mogę w to grać, zważywszy na to, że dopiero co skończyłem Uncharted 4. Tak, tędy szliśmy. Dopiero co ukończyłem Uncharted 4, tęskniłem za tą grą i proszę bardzo, gramy teraz w Zaginione Dziedzictwo. Ktoś tutaj pił i grał w karty. Oczywiście tutaj rodziny się chowają, pewnie przed żołnierzami. Yes, sir. You. Come on.
To nieciekawie, wolę się w to nie mieszać. Nie zwracajcie na mnie uwagi, panowie. Kolega. Tędy na pewno nie przejdę. Czyżbym miał iść tędy? No tak. Spróbujemy więc to obejść jakoś, o ile się da. Zaraz się przekonamy. Czy tu coś błysnęło? Nie. Dobrze, że wszystko rozumiem, co oni tam mówią. Tam są ci żołnierze. Czy ja tędy przejdę jakoś? Nie? Oni chyba nie. Cholera. Naprawdę? A może mogę się wspiąć na coś? Nie. Nic nie daje wciskanie X-a. No to cóż. Mogę począć. Po prostu chodźmy do tych żołnierzy. Co zapewne jest świetnym pomysłem. Tak, tylko kółko zrobiłem. Świetnie. Hey, hold on. What's your rush? How do I know you're not smuggling something in here? Arms up. Hey. It's dangerous to be out so late. Hey! Where do you live? What are you, deaf? Answer him! I said, where do you live? Aravdazon. I'm in the middle of something. It can wait. Yes, sir. Meet me inside. Understood. You, with me. Man the gun. Sir, what about her? Just let her through. You heard him. Get going. Mieliśmy szczęście. Idealnie. Lucky for them, I've got somewhere to be. Tak. Już to wierzę, Chloe. Niech ci będzie. O, kółko się kręci. Tak, teraz podziwiam tekstury. Tak, to wszystko fajnie wykonane. Światełko się odbija. Przed czym uciekacie? Czyżby więcej żołnierzy? Zapewne tak. No tak, tam są nasze drzwi. Wszyscy zwiewają. Oczywiście tędy nie przejdę. A jakże? A jakże? Tędy też nie. Zamknięte pewnie? Tak. Tu jakieś motory. Czyżby za szczurem? Zapewne tak. Ale oczywiście zerknijmy we wszystkie kąty. Nie, niczego tutaj nie ma. Czemu ja biegać nie mogę, no? Gdzie teraz? Na pewno nie tutaj. O, w końcu mogę takim półtruchtem się poruszać. Jakiś postęp. Ha, pamiętam sterowanie. Te drzwi tak dziwnie wyglądają. Jakby może dało się otworzyć, ale nie. Czyżby? Pierwszy takedown. Kwadratem, jeżeli dobrze pamiętam. Z czwórki? Tak jest. Silna kobita. Ja
to słyszałem, skręciła mu kark. No ale cóż, ja nie będę narzekał, przynajmniej mam po problemie. No to lecimy dalej. Oj. Halo, halo, czy coś tutaj jest? Nie. Jezu, wystraszyłem się. Tu widzę masę łusek po nabojach. Nawet żołnierz jest. Czy ktoś tutaj jest? Chyba nie ma. Nie widział mnie? Ale jaja. Ale jaja. No tak, to jest ta nowa mechanika w grze. Włamywanie się. W czwórce tego nie było. O cholera, światło się pojawiło. Udało się. Wow. Lotus. The hell does that mean? No tego ja tym bardziej nie wiem. Czemu drzwi nawet nie zamknęłaś, no? Mogłoby je zamknąć. Ktoś tutaj jest na dole? Wow. Okej, oni sobie poszli, także czysto. A, tutaj możemy wejść na górę. Ale co jest tutaj, gdy zejdziemy na dół? Może jakiś skarb? Może jakiś skarb tutaj znajdziemy? Tutaj oni poszli. Czy ja tutaj być powinienem? No tak, oni tam są. A, to też drzwi do wejścia. W takim razie nie. Bo chyba tędy mamy się udać, na to wygląda. W takim razie my udamy się tamtą drogą. Bo być może ta droga prowadzi do skarbu. Jeżeli tak, to będzie świetnie. Skarbie, skarbie, gdzie jesteś? Czy mogę tędy się przecisnąć? Nie mogę. Ciekawy obraz. W koszu, nie ma go. Cholera, no. Kolejny obraz. Jakaś kobita. Tutaj nie wskoczę. O, ale tutaj wskoczę. Says he needs more time to prepare. The government thinks we're a joke. They won't think that for much longer. Kolega. Czy ktoś tutaj jest? Nie. O, to te drzwi. Chyba tędy byśmy przyszli. Czy on tutaj przyjdzie? Tak. To niedobrze. Nie? Dobrze. Czy ja tędy wlazłem? Nie, to jest po prostu... Ten gość, gdzie on jest? Tutaj. Nie, nie ma go. Tak, chodź kolego, chodź. Zaraz się przekonasz.
Elegancko. Anyone else? No? No to teraz możemy na luzie obadać to miejsce. Czy tutaj właśnie znajdziemy może jakieś skarby, czy coś w tym stylu? Tutaj jest okno, za które możemy wyjść. Ale ja to ja. Jeszcze chwila, bo chcę się rozejrzeć po tym miejscu. Tak, to te drzwi. Mogliśmy po prostu tędy od razu przyjść. Ciekawe. Halo, halo. Czy my tutaj coś znajdziemy więcej? Nie wygląda na to. Niestety. Żarówki się aż kiwają. Bo wszystko wybucha wokoło. No to zobaczmy, co on tutaj pilnował. No właśnie, co my tu mamy? Skarby jakieś? Proszę. Grzecznie proszę, ładnie proszę. Zapewne nie. Znowu ten sam obraz. Naprawdę niczego tutaj nie ma? No szlakby to. Czemu więc ona powiedziała, a co my tutaj mamy, jeżeli niczego tutaj nie ma? Dziwne. God, they cleaned this place out. Owszem. Owszem, kobito. Cholera, ale to miejsce jest duże. Tego się nie spodziewałem. No ale tutaj niczego nie ma. Tam jeszcze były schody na górę, ja pamiętam, ja widziałem. Gotta get to the roof. A. Czyli jednak muszę udać się na schody. Tak. No to chodźmy na schody, tak po prostu. Czy ja mogę się wrócić? Bo... tam mogłem wyjść chyba za okno. A tego nie uczyniłem i teraz będę żałował zapewne. Szlak. Życie. Wow. Wow, to było mocne, trzeba przyznać. O, czyżby to było to, co my szukamy? Pink Lotus, tak? O ile dobrze pamiętam. O, skarb! W końcu. Ty i ja w skarbie. Cóż znaleźliśmy? Nie wiem, co to jest, no świetnie. Jakieś pudełeczko srebrne. Czy mogę tam wyskoczyć? Nie mogę. No bo po co w sumie, czyż nie? Co to? Na śmieci. Ah, Pink Lotus. Not what I was picturing. A i owszem. Dobrze myślałem, że to jest ten Pink Lotus. No tak, pobojowisko niezłe. Two targets. One was the warehouse, the other... You're in the wrong place, girl. What the hell? I've got you now. Oh, Nadine. Fraser. Nice to see you too. Holy shit! They took out the first squad! Yeah.
No i ładnie. What the hell was that? I thought you were a professional. Oh, you should relax. You'll live longer. Relax? It took me weeks to track down Asov. The man's as unpredictable as they come. He's just another warmonger with no war to fight. No, you don't know him like I do. He changes location and routines by the hour. We'd be foolish to take unnecessary risks. We? Let's get one thing straight. This is my gig. You want your share? We play by my rules. What's it gonna be? He's the one with the beard. That's the spirit. Hmm. Handsome. If you're into psychopaths. Nobody's perfect. Where's base camp? Top floor, balcony. All right. Do this. Had a street route all planned out, but they'll be looking for us now. What do you suggest? I'll think of something. Tak, moi drodzy. Wybaczcie tą pauzę i tak dalej, bo myślałem, że będą dalej gadać, a chciałem zakończyć odcinek, ale nic nie mówią, także mogę spokojnie tutaj zakończyć odcinek i wam podziękować za uwagę. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o ocenianiu filmu, o komentowaniu i o subskrybowaniu, a tymczasem my usłyszymy się w kolejnym filmie.